warsztatów projektowych Sztuka w Mieście o Placu na Placu zajmowaliśmy się tak naprawdę analizą przestrzeni, tym jak ona jest przez nas odbierana, zarówno w sposób percepcyjny, jak i uświadomiony, ale też bardzo intuicyjny. Właściwie analizę zaczęliśmy od tego, żeby poczuć plac, nie widząc go, odbierając innymi zmysłami niż zmysłem wzroku. To była pierwszy kontakt naszych słuchaczy, naszych warsztatowiczów z tą przestrzenią. Z drugiej strony mogli oni wtedy też poczuć, jak to jest być przewodnikiem po placu w momencie, kiedy zajmowali się osobą, która miała zasłonięte oczy. Stworzyliśmy taki pierwszy obraz, mapę mentalną Placu Europejskiego. Zaproponowaliśmy uczestnikom, żeby skupili się na paru podstawowych kwestiach. Była nią wielkość i skala placu. Uczestnicy warsztatów mierzyli plac krokami, zastanawiali się, które szlaki komunikacyjne są częściej albo mniej chętnie uczęszczane. Zrobiliśmy różne ćwiczenia polegające między innymi na tym, że badaliśmy plac z zamkniętymi oczami, wsłuchiwaliśmy się w przestrzeń dźwiękową, w tkankę miejską, otaczającą plac, ale także w dźwięki, które sam plac nam oferuje. Skupialiśmy się na jego wielkości, na miejscach, które są przytulne, na miejscach, które są raczej odstraszające. Analizowaliśmy właściwie wszystkie aspekty i potem staraliśmy się to przelać na papier, na kalkę i też na działania bardziej zbliżone może do form prac wizualnych, jakimi są obrazy, czyli partytur notacji graficznych. Warsaw Spire wyciągaliśmy wszystko, co mieliśmy w torbach, w plecakach i przyglądaliśmy się temu, co mamy przy sobie na co dzień i jak możemy zbudować coś w rodzaju makiety architektonicznej, kompozycji, instalacji artystycznej za pomocą tych przedmiotów i jak możemy rozumieć przestrzeń, jak możemy interpretować nasze instalacje, jak wiele znaczeń kryje się w samych kompozycjach, które można bardzo szeroko rozumieć. Robiliśmy sobie rysunki partytur dźwiękowych, które posłużą nam do stworzenia jednej dużej notacji dźwiękowej, ale robiliśmy też analizę placu poprzez dziesiątki spacerów, w których każdy z nich miał inny cel. Było naprawdę bardzo dużo tych zadań i one wszystkie posłużyły nam do tego, by stworzyć kilka konkretnych analiz. Rozmawialiśmy o przestrzeni, rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę przestrzeń dzieli się na tą, która jest fizyczna, wyróżniana przez przedmioty, ale też tą, która jest bardziej spostrzeżeniowa, wrażeniowa, odbierana przez zmysły, ale że istnieje również przestrzeń intencjonalna, ta, która jest pewnym wyobrażeniem miejsca. I to pozwoliło uczestnikom też dostrzec, że otwieranie oczu na tych wiele aspektów przestrzennych bardzo mocno wzbogaca ich warsztat projektowy i otwiera zupełnie nowe możliwości odbioru przestrzeni, jej tworzenia, jej wypełniania. Coś, co na początku analiz wydawało nam się przestrzenią, która jest pusta, nagle stawała się przestrzenią wypełnioną przez dźwięk, przez światło, mimo iż nie była odnotowywana wcześniej jako mocno zaaranżowana, okazywała się być miejscem bardzo wielu innych rzeczy na początku niedostrzegalnych. Trzecia odsłona warsztatów, podczas której będziemy tworzyć makietę Placu Europejskiego, odbędzie się w dniach 19 oraz 20 listopada. Serdecznie zapraszamy do naborów, które rozpoczną się już wkrótce. Informacje o nich znajdziecie na stronie facebookowej Fundacji Sztuka w Mieście.